jedyne, co możesz poczuć. Świadkowie Jehowy nie oddają krwi, bo święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy przecież nie oddają. Nie oddają krwi, prawda? I nie pobierają i nie oddają. Wiadomo dlaczego. Zobaczmy dalej. Radio kończy. To KTM Euro kończy. Pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Radio kończy. Także proszę Państwa, nic się nie zmienia. Wszystko jest na pokaz. W takim miejscu, w którym niewiele jaśni, radio, wiecie, możecie pochwalić, pierwsze, że bez kolejnych papieżek mówiło się tutaj Jan Paweł II najwięcej razy, ale tu Benedykt XVI i teraz właśnie Franciszek. No i stąd kultura do Wrocławia, pojechajmy już tego krzyża, który jest. Będzie a taką ofiarę tu w Warszawie, wszystko na pokaz. Także póki co wszystko jest, proszę Państwa, zewnętrzne. Zewnętrzną formą jest groby pobielane. A to, co jest wewnątrz, to nikogo nie interesuje. Także ten zjazd tej młodzieży, proszę Państwa, to był nie po to, żeby studiować, czytać Pismo Święte i rozważać prawdę, bo szatan diabeł kłamie. Tylko po prostu, żeby się bawić. Także to nie ma nic wspólnego ani ze świętymi w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. I ten język angielski, co było słychać, to próba podrobienia mormonów klimatu amerykańskiego, a nawet jeszcze ściągnęli jakieś katoliczki z USA. No i co z tego? Wiadomo, że tam też są katolicy. Ale świętych w dniach ostatnich tak czy siak nie podrobili. Kary oszustystyczne. Kary oszustystyczne. Dzisiaj jutro czwarty dzień omawiamy. Kary oszustystyczne. Tutaj na Mazowszu napisu w Warszawie, gdzie ani jednego wilka nie ma. No chyba, że ten Jakub Błaszczykowski oszustyczny wilk w ludzkiej skórze, którego tam Niemcy nie chcą. A po co to było jechać? Wiadomo, że Niemcy mają swoje interesy i Niemcy mają swoje zamiary. Po co to było tam jechać? Widzę w tej chwili te sceny, kiedy chłopcy pchający się na mur zostają dosłownie zestrzeliwani z tego muru i padają. To były rzeczywiście bardzo dramatyczne walki. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. W trakcie dwumiesięcznych walk zginęło około 16 tysięcy powstańców, 20 tysięcy odniosło rany w wyniku nalotów i ostrzału artyleryjskiego. Zginęło też od 150 do nawet 300 tysięcy mieszkańców stolicy. Trwa wielkie sprzątanie Krakowa, w tym prace demontażowe na Włoniach i w Brzegach. Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży oraz urzędnicy przystąpili do robienia bilansu zysków i strat. Paulina Nowacka. Nie wiadomo jeszcze, ile za organizację Światowych Dni Młodzieży zapłaci strona kościelna i ile wyniosły przychodnie, m.in. za sprzedaży pakietów pielgrzyma i licencji na wykorzystanie logo. Zbieramy te dane, mówi koordynator generalny SDM biskup Damian Muskus. To jest naprawdę w interesie także komitetu organizacyjnego, żeby pokazać, jak wielki wysiłek również finansowy strona organizatora musiała ponieść, a 2-3 tygodnie będziemy gotowi, żeby już takie informacje podać. Samo miasto Kraków na zadania związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży wydało kilkanaście milionów złotych, ale prezydent Jacek Majchrowski już dziś mówi o zyskach. Ze strony liczeń wynika, że taki ekwiwalent promocyjny z polskich mediów to jest 67 milionów złotych. Urzędnicy odpowiedzialni za turystykę szacują, że około 30% osób, które były na Światowych Dniach Młodzieży, wróci do Krakowa. Paulina Nawrocka, TOK FM. Południowo-wschodnie Chiny szykują się na uderzenie tajfunu Nida na wybrzeżu. Ze względu na coraz silniejszy wiatr i wysokie fale zamknięto już wszystkie punkty widokowe i trasy turystyczne, a wszystkie rybackie łodzie wezwano do powrotu do portów. Nida to już czwarty w tym roku tajfun, który zmierza w kierunku Chin. Na razie prędkość wiatru sięga 150 km na godzinę, ale eksperci ostrzegają, że może jeszcze przebrać na sile. Stąd alert pogodowy i postawienie w stan gotowości wszystkich służb, także Centrum Zarządzania Kryzysowego Regionu.
Tomu Newton Pinto z naszego centrum będziemy przekazywać ostrzeżenia dla mieszkańców najbardziej zagrożonych zalaniem terenów. Postaramy się, by do każdego domu ostrzeżenie dotarło odpowiednio wcześnie. Ze względu na zagrożenie już dziś anulowano blisko 200 lotów do i z miast południowych Chin, m.in. z Hongkongu. Słuchasz informacji TOK FM. A w nich sport. Jedni narzekali na bałagan w wiosce olimpijskiej, inni na temperaturę. Igrzyska w Rio ruszają za 5 dni, a światowe media obiegają kolejne doniesienia od olimpijczyków, którzy nie są zachwyceni tym, co zostali na miejscu. Michał Janczura. Historia Australijczyków i Nowozelandczyków, którzy dostali nieprzygotowane pokoje, dobrze znane. Udało się wszystko naprawić, posprzątać i sytuacja wydaje się być opanowana. Trudno będzie jednak dogodzić egipskim pływaczkom synchronicznym, które w Rio marzną. I to nie żart. Okazuje się, że w trakcie treningów panie muszą wychodzić z basenu, by napić się gorącej herbaty, bo woda w basenie jest ich zdaniem lodowata, a przecież tylko 30 stopni. Te same zawodniczki skarżą się też na pogodę w Rio. Średnia temperatur to zaledwie 24-25 stopni. Jeśli porównamy to z 40-stopniowym upałem w Kairze, to na samą myśl można zamarznąć. Są też inni rozczarowani sportowcy, którzy nie mogą uwierzyć, że w Rio de Janeiro nie działa aplikacja Pokémon Go. Popularna gra na urządzenia mobilne polegająca na zbieraniu animowanych postaci na ulicach miasta. Michał Janczura. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu TOK FM o 13.20. W całej Polsce deszczowo, najmocniej popadowe w wschodniej części kraju. Dla Małopolski, Lubelszczyzny i województwa świętokrzyskiego wydano też ostrzeżenie przed silnymi burzami z gradem. Najpogodniej będzie za to na Dolnym Śląsku, w Zakopanem dziś 19 stopni, w Katowicach 20, w Trójmieście, w Białymstoku, Warszawie 21, w Szczecinie, Poznaniu, Toruniu, Łodzi, Krakowie 22, we Wrocławiu 23, w Lublinie 24, a w Rzeszowie 25 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Komentarze. Powstanie warszawskie. Pamiętajmy o bohaterach. Wywieźmy flagi i oddajmy hołd. Nasz dziennik rozmawia z żołnierzem batalionu Zośka o walce i pokoleniu, dla którego bój o wolną Polskę był zaszczytem. 13.06, Jakub Janiszewski, przy mikrofonie, a z nami jest Maciej Falkowski ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Równo dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w Erywaniu w Armenii. Tam doszło do zajęcia przez skrajnie taką skrajną grupę, która nazywała się Założycielski Parlament, do zajęcia posterunku policji. I ta okupacja posterunku policji, przetrzymywanie zakładników trwały przeszło dwa tygodnie. Więc to, co właśnie najbardziej chyba zaskakuje w tej sytuacji, to właśnie upór tych atakujących i to, że ta sytuacja miała tak przewlekły charakter. W związku z naszym sanktuarium. Ja myślę, że to nie tyle upór atakujących, program to taktyka, którą się złapę. Naszym sanktuarium. Będą się śmiać, że tego wynikało ten długi czas, ale władze. Zwykle władze w takich sytuacjach starają się zwlekać i przeprowadzają szturm. Jeśli jacyś ludzie w ten sposób dokonują takiego aktu terroru, to oni do ormiańskich władz obawiają się, co zrobić, ponieważ paradoksalnie ci ludzie uzyskali duże poparcie społeczne. To byli weterani, to są weterani, tak oni teraz są aresztowani. To są weterani wojny karabachskiej z lat 90. i to jest Pomszy świętej porannej, krótka i pół godziny przed godziną 18. Codziennie o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia, piątek także droga krzyżowa. Do końca września o godzinie 21, aby byli bohaterami. Przypominam, że co a Wilka nie ma ani jednego tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie. Ten jeden był taki fałszywy w ludzkiej skórze, Jakub Błaszczykowski. Niemcy go przyjąć nie chcą, bo to wiadomo, że Niemcy mają swoje interesy i że wilkiem, no to przecież wiadomo, że niedosłownym, dosłownego wilka to trzeba jechać 185 km przez Puszczę Białkę Niełapy do Anglo-Ameryki Białystok, a potem jeszcze 40 km do Puszczy Białowieskiej. To tam i wilki, i jelenie, a tutaj są krowy. No i proszę Państwa, jeszcze może więcej tych krów ściągną z tektury, ustawią wzdłuż marszałkowskiej, to świat z Polski jeszcze bardziej się bardziej i bardziej, więcej i więcej będzie się śmiał. Jest po prostu
bardzo sprawiedliwi, są odbierane przez ludzi. Więc to jest taka najważniejsza, ale najszersza przyczyna niepokoju w Armenii. Do tego trzeba dołączyć jeszcze kwestię Karabachu. Strój raczej godny niż wygodny. W latach 90. Ormianie jakby pierwszą odsłonę tego konfliktu wygrali. Kościół to nie plaża czy ogródek. Konflikt z Azerbejdżanem. Znaczy opanowali Karabach i otaczający do terytoria idziesz Azerbejdżanu. Odpowiednio ubrany, to tym bardziej do domu Pana Boga. Jednak w ostatnim to jest czasie wiele się Boży. Zmieniło wokół Karabachu. Obowiązuje też tutaj cisza modlitewna, nie ma rozmów, zwiedzania, chodzenia podczas nabożeństw, przychodzenia z psami czy z kotami, nie ma jeżdżenia po placu kościelnym na rowerach, drodkach. Jest to dom modlitwy, jest to miejsce święte. Zgodziła się przed na najświętszym sakramentem klękamy. A to sanktuarium jest też domem najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II ze szczególnym obrazem królowej Polski z jego świętego Jana Pawła II watykańskiej kaplicy, przed którym on modlił się przez cały pontyfikat. Jest to dom Boży. Że to, co zaszło na tym posterunku policji, będzie miało jakieś swoje dalsze reperkusje i konsekwencje, jeżeli przez dwa tygodnie właśnie ludzie demonstrowali swoje poparcie dla takiego działania, to czy można sądzić, że to się tak szybko uspokoi? Być w odpowiednim stroju. Sytuacja w Armenii jest na tyle zła. To jest wyraz naszej wiary, ale i kultury, zwykłej ogłady, której niestety raz po raz brakuje niejednego. Ta frustracja społeczna, informacja czwarta. Już teraz mówimy, że odpust w naszym sanktuarium będzie 22 października w rocznicę inauguracji pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Od 16 października rocznicy wyboru na Ojca Świętego naszego rodaka, przygotowanie do odpustu. Będziemy jeszcze o tym informować. Piąta wiadomość, i w najbliższych dniach podamy więcej na antenie i na portalu Radia Maryja, zakładka Bractwa Świętego Jana Pawła II, więcej informacji o tym bractwie. I ostatnia informacja odnośnie budowy, jak to wygląda. Czy widać jakąś opozycję, która byłaby być może mniej radykalna niż to, co obserwowaliśmy przez ostatnie dni? Jest to potrzebne w naszych czasach. Wnet będzie wykonana następna stacja drogi Maryjnej. Będzie wszystkich 14 stacji. Tym razem Katedra Lwowska i Matka Boża Łaska. Dotąd są wykonane Jasna Góra Częstochowa, Wilno Ostra Brama i Rzym Nieustająca Pomoc. Od poniedziałku 1 sierpnia będzie montowana pierwsza stacja w historii Polski. Ogromna płaskorzeźba. Jest też malowany fresk na zewnętrznej ścianie prezbiterium repliki kaplicy watykańskiej świętego Jana Pawła II. Przed nami jeszcze wiele pracy, nie mówimy o wszystkim, żeby nie zanudzać. Prosimy o dalszą pomoc w wykańczaniu tego wodu. Dziękuję bardzo. Maciej Falkowski ze Środka Studiów Wschodnich był Państwa i moim gościem. 13.13 za informację. Budowanie wszystkiego. Radia Maryja, Telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, naszego dziennika. Zauważacie Państwo, że w tym naszym posługiwaniu jest jakieś crescendo. Rośnie to wszystko. Nie. Przed nami jeszcze bardzo wiele pracy. Prosimy o modlitwę. Prosimy o współpracę. Dziękujemy wszystkim kołom, biurom Radia Maryja, wszystkim przyjaciołom w Polsce. Dziękujemy za Waszą modlitwę. Cierpiące zwłaszcza. Dziękujemy za każdą pomoc. To wszystko istnieje tak od pierwszego do pierwszego dzięki Waszej pomocy. Dziękuję serdecznie.